Kilka dni wcześniej, przed 2 marca, zauważyłem, że Służba Bezpieczeństwa się mną interesuje. Jestem dość intensywnie inwigilowany. Czułem te spojrzenia ukrytych ludzi, którzy gdzieś za węgła wyglądają, jak wchodzę do stołówki akademickiej, obserwują moją drogę powrotu z pracy do domu. Podjeżdżając naprzeciwka, wyskakuje 3 ludzi, jeden łapie mnie z przodu za kurtkę, 2 z boku, wciągają mnie do tej nyski, sadzają na podłodze, zakuwają kajdanki na ręce i naciągają taki worek i wywieźli mnie do lasu. Tam przykuli do drzewka takiego tymi kajdankami. No i zaczęli kopać dołek. To słychać było wyraźnie, że kopią ziemię. No i naciągali pistolety. Sprężyny pistoletu widać, słychać było wyraźnie. I tak bez słów, nie? Za chwilę się zbliżyli i mówią: odmawiaj zdrowaśki. I później bardzo mało słów, ale jakieś takie hasła: Borusewicz, drukarnia. Także wyraźnie, i nawet wymienili nazwisko tego tajnego współpracownika, tego Wanda, kryptonim Wanda. Ja powiedziałem, że to pomyłka, że ja nic nie wiem o żadnej drukarni i tak dalej. No to wtedy za takie kłamstwa to mnie uderzali albo kop w tyłek, albo uderzenie ręką w czoło, albo jakoś tam w twarz jakimś kijem. Miałem świadomość tego, że mogę zginąć, więc wtedy sobie jednak już w tym lesie musiałem sobie się zastanowić nad tym, co robić dalej, nie? No uważałem, że nie mogę sypnąć nikogo, bo tych ludzi, bo znałem miejsca 2 drukarni. Jedno to ten offset, to drukarnia offsetowa, drugi to ten sitodruk w Unisławiu, nie? Więc nie mógłbym żyć dalej. Mówię, nie, no to już lepiej zginąć, niż żyć ze świadomością zdrady ludzi, których sam wciągałem do tej pracy. Później mnie wprowadzili do takiego pomieszczenia i wtedy, pamiętam, że wtedy po raz pierwszy podniosłem wzrok, znaczy otworzyłem oczy, nie? Bo mimo, że miałem ten szalik opuszczony, to jednak bałem się patrzeć. Tam mnie posadzili na ziemi, na podłodze, przykuli tymi kajdankami do przewróconego stolika, a z tyłu oparte byłem o krzesło. I tak przez te niby 48, a tak naprawdę 52 godziny, czy tam 50 godzin mnie trzymali. Siedział ze mną jeden facet, który ciągle mnie tam przesłuchiwał. Podczas przesłuchania w pewnym momencie puścili mi taśmę z nagraniem mojej narzeczonej, ale wyraźnie było słychać, że to jest takie recytowanie z kartki, że żona to czyta, tam, że mam się przyznać, że panowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takie nagranie. No i oni mówili, że z moją narzeczoną są ich ludzie, z dwóch ludzi z ich ekipy, którzy na każde skinienie palcem mogą zrobić z moją narzeczoną, co tylko zechcą.